przeraz w ogóle do Stanów Zjednoczonych, to było stypendium Departamentu Stanu. No to było cudownie, wybrzydzałem, odwozili mnie, organizowali mi spotkania z kim chciałem. Mówili, a może Philip Roth, a może Norman Mailer, luksusowe hotele. Coppoli pokazałem jakiś scenariusz napisany, opowiadanie po niemiecku, czy to by się nie nadało przypadkiem na film. On był bardzo miły i powiedział tylko, że on po niemiecku przyjmuje tekst. Depresja mon amour. Wiadomo, że filmy dokumentalne, zwłaszcza te ambitne, pokazują rzeczy depresyjne, ponure, bolesne, nierozwiązywalne problemy społeczne, ludzkie nieszczęścia i klęski. W żadnym wypadku więc ten tytuł, depresyjny tytuł, nie może odnosić się do Janusza Głowackiego, który w Polsce był ulubieńcem salonów, błyskotliwym analitykiem rzeczywistości i wybitnym dramaturgiem. To samo, jak się okazuje, również spotkało go w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jedyny sposób rozumienia tego słowa depresja to jest to, że odnosi się on do narratora, do podmiotu lirycznego, do owego Janusa. Natomiast sam Janusz z krwi i kości, z szarych komórek, jeżeli depresję poznał, to zapewne jest to depresja egzystencjalna, wynikająca z tego, że ten wiecznie młody człowiek zbliżył się już do granicy wieku dojrzałego i spojrzał z drugiej strony. Tylko słowo chciałem, że depresja wiązała się z tym, że ten film był chyba 5 lat robiony. W związku z czym to jest film o przemijaniu. Ja tam występuję jako znacznie młodszy człowiek. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję ci za to. Gdyby nie to, że szczęśliwy los skierował mnie do Artura Millera, który przeczytał tę moją sztukę Kopciuk i wysłał ją do Josepha Papa, czy ja bym w ogóle tutaj się przebił? Kiedy dowiedziałem się, że Pap chce to wystawić, to właściwie był mój najwspanialszy moment od wyjazdu z Polski na pewno. Nawet kiedy już ta sztuka była w próbach z Christopherem Walkenem, do końca nie było wiadomo, czy w ogóle zostanie puszczona. Tutaj jest taki zwyczaj w Nowym Jorku, że wszyscy aktorzy, reżyser i producent idą do takiej knajpy Sardii na Broadwayu i czekają na recenzję i 15 minut po 11 chłopcy wnoszą te numery New York Timesa z recenzją. Do momentu, kiedy recenzja się ukazuje w Timesie, nikt właściwie ze mną tak za bardzo nie chce rozmawiać, bo nie wiedzą, czy to klęska, czy sukces. Frank Rich napisał bardzo dobrą recenzję, no i wtedy wszyscy się rzucili już do mnie, powiedzieli, Janus, you are great, congratulations. No, moment wielki właściwie, bo ja byłem tutaj kompletnie pogubiony w Nowym Jorku. To jakieś ładne zdjęcie. I tyle, no. Pytań nie widzę, tak? Czy są co pytania? Co się z tym filmem będzie działo? Słucham? Co się z tym filmem będzie działo? To jest pytanie, co... No właśnie, jak się skończą te jazdy na łyżwach, to może to tam... Ale o której godzinie będziemy pokazać? Ten film będzie niedługo w telewizji polskiej. 14 lutego, 13 grudnia o godzinie 26.17. O której? 26.17. No może 23.15. No. A serio? No tak, chyba 23.15.